Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No trzeba być głupkiem, żeby nie kupować kryptowaluty. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które z reguły są demonetyzowane. No tak mówili, jesteś głupkiem, bo nie kupujesz kryptowaluty. No i teraz widać, co się dzieje z tą kryptowalutą. No mnie najbardziej zastanawiało, jak to wszystko się działo, to zastanawiał mnie ten człowiek z Japonii, on tam z 500 000 subskrybentów miał, no i strasznie tak polecał tą kryptowalutę, że to jest przyszłość świata, że to są ciężkie miliony do zarobienia przez każdego człowieka zamiast pracy. Nie wiem po co on się w to angażował. No i teraz właśnie te wszystkie miliony, miliardy wyparowały. Pamiętam w 2008 roku, kiedy był przed tym finansowym kryzysem, no to znajomy wziął pożyczkę z banku pod konto hipoteki. No bo w Ameryce no to się bierze się pożyczkę hipoteczną, powiedzmy tam na 30 lat, no i tam przy 3-5% no to płaci się mniej więcej 450-500-600 dolarów tej spłaty miesięcznej od 100 tysięcy. Także jeżeli ktoś kupi dom powiedzmy za 500 tysięcy, a oprocentowanie jest powiedzmy 5%, no to będzie musiał płacić miesiąc 2500, tak mniej więcej 2500 do banku przez następne 30 lat, czyli powiedzmy 360 miesięcy, no to łatwo sobie policzyć, że 360 tysięcy razy 2,5, no to jest 700, to jest powiedzmy tam 900 tysięcy dolarów wszystkiego, zamiast tych 500, tak? No to tam ten bank ma ten zarobek, że zarabia przez te 30 lat z tymi oprocentowaniami prawie dwa razy. No, także bankowcem to dobrze być. Lichwiarzem, no papież tłumaczył, że czy tam katolicy mówili, że nie można być lichwiarzem, dlatego pewne grupy religijne czy społeczne zostawały bankowcami, bo porządny katolik nie mógł brać procentu. No ale wracając do tego znajomego, no to on przez lata spłacał tą pożyczkę. No i później nazbierał sobie tam ileś, odłożył. W międzyczasie dom podszedł w wartości w górę. No to były firmy, które pożyczały pieniądze na 5%. No i powiedzmy, że miał tam kilkadziesiąt, powiedzmy 100 tysięcy dostał tej różnicy. Także dostał pożyczkę od organizacji, która, jeżeli on by nie spłacał, no to zabiera mu dom i sprzedaje. No ale chodzi o to, że powiedzmy wziął pożyczkę na te 100 tysięcy, no i zaczął szukać, jak zarobić na tych 100 tysiącach. No i znaleźli się fachowcy, którzy powiedzieli, że będą mu płacili 12%. No i mądra głowa doszedł do wniosku, mówi, no ja biorę na 5%, a będą mi płacili 12%, no to oczywiście to zarobię. No każdy normalny to powinien po prostu puknąć się w głowę i uciekać jak najdalej od tego wszystkiego, no ale niestety on się podniecił tymi 7%, no i to źle wyszło, tak? No to był kretynem, po prostu nie słuchał w ogóle. Cała ta grupa inwestycyjna, no to kupowała właśnie domy, sprzedawała, kupowała jakieś zespoły sportowe. To był cały Ponzi scheme. Ponzi, no to był taki Włoch, który tam w latach 1920 właśnie doszedł do wniosku, jak zarobić pieniądze. No Ponzi scheme to jest bardzo prosty. Ostatnio to był Madoff, Bernie Madoff, no to on obiecał
wypisywał 11% rocznej spłaty. No co to znaczy 11%? No to 11% to znaczy to, że przez 9 lat ten hochsztapler jest bardzo bezpieczny. No bo jeżeli ktoś da takiemu hochsztaplerowi powiedzmy 100 tysięcy, no to po roku ten hochsztapler przychodzi i mówi, masz tu 11 tysięcy, to są twoje, to jest to, co zarobiłeś. No i każdy normalny patrzy się, mówi, okej, 100 tysięcy, no to jeszcze to w zasadzie jest 89 tysięcy. Można te 100 tysięcy przez 9 lat udawać, że się daje te 11 tysięcy co roku. Ale nienormalny, no to patrzy się, mówi, o, to mam 111 tysięcy. Mówi, nie, to trzymaj te 11 tysięcy, trzymaj te 100 tysięcy. No i właśnie z Madowem to tak było, że Madowowi, no to dali tam chyba ze 100, 200 czy 300 milionów, ale na papierze, no to było tam 700, 800, 900 milionów. I później jak były rozprawy sądowe, no to przychodzili do tego sądu bankrupcyjnego i mówią, że stracili powiedzmy tam 700 tysięcy. No a sędzia się zawsze pyta, no dobrze, a ile w gotówce dajesz? No w gotówce to dałem 100 tysięcy. Mówi, no to może z tych 100 tysięcy to dostaniesz 10, ale na pewno nie dostaniesz 700, a szczególnie nie dostaniesz 70, no bo ta wartość początkowa, no to jest właśnie ta najważniejsza. No i to było to, że z tym Madowem to było to samo. Ludzie naokoło biegali, szczególnie tam w Nowym Jorku, czy w Palm Beach, na Florydzie gdzieś, czy w Kalifornii, no to wszędzie chodzili i wszyscy mówili, trzeba być głupkiem, żeby nie inwestować, nie zbierać tych pieniędzy. To samo było z tym kryptowalutą. Kryptowaluta to był dużo firm było takich różnych kompanii, krzak, protokół kotwica, no to oni oferowali 19,5%, nie 20, tylko już takie 19,5% rocznie, także to już każdy powinien zrozumieć, że to jest jeden wielki bullshit i że w zasadzie przez 5 lat byłyby im oddawane pieniądze, czy te oprocentowanie i do 5 lat nie byłoby żadnego zgrzytu. Do 5 lat, bo te 20%, 100% na 20 to jest 5 lat, żadnego by zgrzytu nie było do momentu, kiedy właśnie ci hochsztaplerzy nie wydają na najróżniejsze jachty, na rozrywkę i tak dalej. To wszystko to się rozpadło, bo to nie było żadnego zabezpieczenia. To wszystko tylko na twarz i na te oprocentowanie i na tą naiwność. Tak samo te trzy strzały, kapitał trzy strzały, to wszystko było bazowane na Terra Luna. To też się wszystko rozpadło. Celsius tak samo. Oni oferowali 18,6%, no nie 20. Tam zawsze są te niepełne takie procenty. No i Celsius w pewnym momencie, no to wartość była 25 miliardów dolarów. Ludzie po prostu dawali te pieniądze na lewo i na prawo, no i inwestowali. Patrzyli się tam, im po roku wzrastało z każdego tysiąca, to dochodziło im z 186 i wszyscy byli bardzo zadowoleni, no ale i wszyscy mówili, że trzeba być głupkiem, żeby nie inwestować. No teraz kompania no to ma 4,5 miliarda w tych wszystkich wartościach finansowych, no ale jest do tyłu 5,5 miliarda. Czyli 5,5 miliarda musi oddać, a obiecywała, a ludzie myślą, że oni mają 25 miliardów. No to właśnie to tak działa. W 2007 roku była taka sama cyrk, nawet gorszy cyrk, no bo szef Citigroup, Chuck Prince, no to jak on miał wywiad dla Financial Times, no to on mówił, no tak, to wszystko musimy tańczyć, muzyka gra, wszyscy są zadowoleni. W 2008 roku potężny kryzys finansowy, a łachudra
która była odpowiedzialna za to, żeby oceniać ryzyko. No a on po prostu mówił, że Titanic może zatonąć, a oni będą grali. No, tak samo jest na giełdzie teraz. Teraz giełda, ten Dow Jones, no to poszedł tam 33 tysiące. 20 lat temu, no to tam on był, powiedzmy, 10 tysięcy, tam 30 lat temu, no to był może 6 tysięcy. Za Trumpa, no to poszedł dosyć sporo do góry, no a teraz za Bidena spadł i teraz znowu wraca. No tak, także jeżeli ktoś ma tam 401k dla ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest, no to jest taki drugi filar emerytalny. Ludzie jak pracują, no to mogą sobie odkładać przed podatkami. Także jeżeli ktoś zarabia, powiedzmy, tam 50 tysięcy, czy tam 100 tysięcy, no to może sobie odłożyć 500, 100, ilekolwiek na miesiąc, no ale powiedzmy zarabia 50 tysięcy, powiedzmy zarabia 55 tysięcy, gdzie to jest taka średnia na rodzinę w Ameryce, no i odkłada sobie 10%, czyli 5,5 tysiąca. No to rozlicza się w podatkach od 49 tysięcy, bo to wszystko idzie na te inwestycje przed podatkami. Normalnie by musiał zapłacić, powiedzmy, 12-15% powyżej tam 30 tysięcy, no a to mu rośnie przed podatkami. No później jak osiągnie tam wiek emerytalny, no to musi wybierać przymusowo, chyba po 70 latach, żeby płacić podatki, no bo niestety rząd i budżetówka potrzebuje podatków. No także to wszystko lepiej zostawić w spokoju, czy to spada, czy to idzie do góry, zostawić, niech to sobie rośnie, nie wypłacać, nie inwestować, nie patrzeć, gdzie jest co innego. No i te wszystkie inwestycje, no to właśnie się tak dziwnie kończą, no bo ludzie jakoś się wydają, że są fachowcami. Teraz jest ciekawe by było do wygrania miliard dolarów w totolotka. No i ktoś tam wygrał, w jednym stanie był jeden los, gdzie było 5 liczb na 70 i jedna dodatkowa na 25, także szansa na wygranie jest 1 na 300 milionów. No ale jak się pytają ludzie właśnie, co by zrobili z tymi pieniędzmi, to bardzo często ludzie mówią, że zaczęliby inwestować. No to jest po prostu, ja nie wiem, jak można sobie planować, że inwestować z pieniędzmi, które się wygrało na loterii. No ale tak na dzień codzienny, no to też ludzie sobie kombinują, że będą inwestować w obligacjach. No obligacje i akcje, no to też jest ryzyko, tak? To jest te ryzyko, tak jak akcje ogólnie, no to nie są tak strasznie ryzykowne, no bo giełda, no to akcja ceny jest związana z tym, co kompania robi. Tak jak kompania robi, powiedzmy, lodówki, no to wiadomo, że te lodówki będzie jakoś tam produkowała. To wiadomo, że mają jakiś zysk, mają jakąś sprzedaż, mają jakąś plany. Także, ale ryzyko jest duże, no bo szefowie się zmieniają, jest inflacja, jest konkurencja, powiedzmy oprocentowanie federalne się zmienia, także to wszystko się kręci naokoło. Także jeżeli w Ameryce używa się coś takiego, jakie proporcje pomiędzy cena akcji, no to bierze się tą proporcję pomiędzy price i earnings, czyli profit i earnings. Także jeżeli się jest 33 price, nie profit, cena akcji ile się zyskuje. Także jeżeli jest, powiedzmy, 20%, jeżeli jest 20%, no to znaczy
mnożnik jest 20, no to jest takie w miarę normalne, ale w 2000, powiedzmy w 1999 roku, kiedy wszystkie te dotkomy były, były proporcje powiedzmy 50, 60, 70, czyli wszyscy liczyli, że za jakiś czas to będzie szło i rosło nieprawdopodobnie, no ale wtedy właśnie to się zapada, to się wszystko rozpada, bo te firmy dostają nieprawdopodobne pieniądze, nieprawdopodobne ilości pieniędzy, no i później to się samo koryguje. W latach 1980 to z reguły ten proporcje to było 7-8, to jest takie normalnie wzrost, taki normalny, można powiedzieć, wzrost. No teraz rząd federalny wziął się za manipulowanie czy zmienianie oprocentowania. Przez długie czasy oprocentowanie było bliskie zera. Ludzie oszczędności musieli dokładać do swoich oszczędności, także tam żaden procent nie szedł. No i dlatego ludzie inwestowali. Ludzie wariowali ze złotem, ludzie wariowali ze srebrem, ludzie wariowali z akcjami, z tymi wszystkimi kryptowalutami. Była taka firma Carvana, oni zaczęli sprzedawać i kupować samochody. No i też tam doszło do szału, te akcje po prostu szalały, później to się okazało, że to wszystko było jedno wielkie oszukaństwo. No mieli jakiś plan biznesowy, no ale teraz inflacja nachodzi 2, 3, 4%, także oprocentowanie będzie 4, 5, 6%. Zastój się zaczyna robić w nieruchomościach, bo ludzie przestają kupować. Także globalna ekonomia, amerykańska ekonomia po prostu przystaje. No Biały Dom mówił, że nie ma recesji. Recesja z książkowego punktu widzenia, no to jest wtedy, kiedy narodowy dochód nie wzrasta przez dwa kwartały, czyli jak są sprawozdania z jednego kwartału i później z drugiego, czyli tam 180 dni, 6 miesięcy i nie wzrasta, tylko się cofa, no to wtedy to jest recesja, czyli wycofanie. Biały Dom zaczął mówić, że to niekoniecznie to znaczy, no walczą idiotycznie, kłamią wszystkim, ale w Ameryce jest recesja, to się troszeczkę przysiadło. No będzie listopad, za 100 dni są wybory, wszyscy liczą na te wybory, że normalni dojdą do władzy. W Izbie Reprezentantów 40 republikanów już nawet nie wraca, poszli na emeryturę, bo widzą, że to wszystko się rozpada, cały ten komunizm w sumie się rozpada. No, jest to wolny rynek, można inwestować, gdzie się chce, można tracić, gdzie się chce. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że urzędnicy po prostu ingerują w to wszystko i sztucznie tam pompują pieniądze. No teraz kongres zdecydował, kilkaset miliardów dolarów idzie na odbudowę przemysłu amerykańskiego, no ale to jak zwykle bardzo dużo pieniędzy pójdzie na zboczeńców, bardzo dużo pieniędzy pójdzie na najróżniejsze socjalne wydatki, podatki będą musieli płacić. Biden, jak przyszedł do władzy, to powiedział, że nikomu powyżej 400 tysięcy nie będą podatki podniesione. Ale to wszyscy wiedzieli, że każdemu zostaną podniesione powyżej tej biedy. W Ameryce bieda, no to jest 12 tysięcy można odpisać sobie od podatków, czyli to jest ten poziom biedy ze strony podatkowej. Zdrowia dla normalnych,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych. Widzicie, co się dzieje. Ceny są nieprawdopodobne. Ludzie są ludźmi. Wolny rynek jest w Ameryce wolnym rynkiem. Także jeżeli kupiliście jakieś spekulacyjne rzeczy, no to musicie mieć do siebie pretensje, ale o wszystkie inne rzeczy musicie mieć pretensje do komunistów, demokratów, którzy doprowadzili do tego, że Ameryka jest, gdzie jest. Zdrowia dla normalnych.